No to idziemy dalej. Jak tam ci się z Michałem śpiewało? Bardzo dobrze. Dobra energia. Cieszę się, że ich troje zgodziło się i Michał na ten utwór, który bardzo forsowałam. A wszyscy chcieli, żebym zaśpiewała co innego. A ja bardzo chciałam przekształcić ten utwór na duet, zrobić modulację i po raz kolejny miałam rację, bo ten utwór zabrzmiał wspaniale, cudownie i bardzo się cieszę, że byłam taka uparta. Zawsze pójdę w twoją stronę, to jakaś taka deklaracja w stronę Michała albo Michała w twoją stronę? Jak mamy to rozumieć? No jest to, można rozumieć to dwojako, bo z jednej strony pokazuje, że istnieją fajne relacje w showbiznesie, który obfituje raczej w fałszywe twarze i chamskie zachowania. Ale my przeprosiliśmy, wiesz, każdy może zbłądzić. Ale zawsze dobrze znaleźć dobrą stronę i pójść w czyjąś stronę, jak widać, po tym zbłądzeniu. Okej, a jaka relacja łączycie z Michałem? Wy macie jakieś takie prywatne kontakty ze sobą, czy raczej zawodowo? Bo to już jest drugie wasze spotkanie na scenie. Jak to wygląda za kulisami? Wiesz co, jest bardzo niewiele osób, na których ja się wzorowałam, jak byłam małą dziewczyną, których bardzo podziwiałam, którym zazdrościłam i których chciałam sukces powtórzyć. I to jest między innymi Michał. Ja uważam, że bardzo dużo ludzi zapomniało o jego dokonaniach, ale to jest człowiek, który zrobił totalną rewoltę, zrobił totalną rewolucję w Polsce. To był jedyny człowiek na tamte czasy, który przyniósł nam trochę takiego zachodu, powiew takiej, wiesz, rozmachu, pieniędzy na scenie, nie liczył się z kosztami. No, my jako publiczność oglądaliśmy takie niesamowite spektakle, o których teraz możemy tak naprawdę tylko i wyłącznie pomarzyć, bo już nikomu się nie chce. Ja oczywiście powtórzyłam to i wiem, ile to pracy kosztuje, tak jak powiedziałam na scenie, myślałam, że to jest super łatwe. Nie, nieprawda. Dopiero wtedy zrozumiałam, jaka to jest ciężka praca. Żeby nie było tak, że tylko ty na Michale się wzorujesz, to on też trochę zawzorował się na twoim jubileuszu, bo on też miał chłopca, który był nim. Widziałaś to? Nie. Byłaś... Oto bezczelny, kiedy? No było na początku i tak będzie tam czasem pojawiał się chłopak, który ma wzorować jego. Tam z dzieciństwa, później z lat młodych. Słuchajcie, bardzo się cieszę, bo ja uważam, że ja mam czasami naprawdę genialne pomysły, przebłyski. I jeżeli ktoś może się na nich wzorować, to bardzo dobrze. Wolę, żeby się na mnie wzorowano, niż na kimś innym.